Dzień dobry, nazywam się Ewa i mam przyjemność dzisiaj opowiedzieć Państwu, jak zacząć swoją przygodę z Wikipedią. To szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących i dla osób, które jeszcze nigdy nie edytowały, a chciałyby zacząć. A ponieważ powiązane jest z edytonem w ramach konkursu Nieznane Kobiety Wikipedii, to szkolenie będzie dosyć króciutkie, ograniczę się do przedstawienia podstawowych zasad Wikipedii, a następnie pokażę, jak rozpocząć edytowanie. Na początek może włączę krótką prezentację. Miałabym tylko taką prośbę, ponieważ jest troszkę mało czasu, to może proszę mi pozwolić mówić, a wszystkie pytania ewentualne czy wątpliwości postaramy się rozwiązać, czy ja, czy moje koleżanki już podczas tej części praktycznej. Spróbujemy włączyć tą prezentację. Coś się nie chce odpalić. Przepraszam. O, jest, dobrze. No, przepraszam, ja mam dwie klawiatury i mi troszeczkę nie ogarniam. Dobrze. Na początek, co to jest Wikipedia? Najkrótsza definicja Wikipedii jest taka, że Wikipedia to jest wolna encyklopedia, którą każdy może edytować. To jest definicja, która pokazuje nam to, co widzimy w komputerze, ale tak naprawdę to Wikipedia to jest wielkie przedsięwzięcie społeczne, grupa wolontariuszy, wcale nie taka mała, która pracuje na rzecz wspólnego celu, czyli na rzecz otwartej wiedzy. W czasie prezentacji postaram się wyjaśnić, co to znaczy, że Wikipedia jest wolna i co to znaczy, że Wikipedia jest encyklopedią. Podstawowe zasady, którymi kieruje się Wikipedia, to tak zwane 5 filarów Wikipedii. I tych zasad, edytując artykuły czy edytując hasła, musimy wszyscy przestrzegać. I teraz pokrótce opowiemy sobie, co te filary oznaczają. Filar pierwszy, przepraszam. Filar pierwszy, jak Państwo widzą, Wikipedia to encyklopedia. Mniej więcej wszyscy intuicyjnie wiemy, jak wygląda encyklopedia, jak wyglądają hasła w encyklopedii i tak też powinny wyglądać hasła Wikipedii. Wikipedia nie jest blogiem, nie jest tablicą ogłoszeń, nie jest rozkładem jazdy, jakimś forum, nie jest miejscem na przedstawianie własnej twórczości pisarskiej. Wikipedia to jest encyklopedia i to cały czas musimy mieć w głowie. Z tym pojęciem, z tym pierwszym filarem łączą nam się trzy pojęcia, mianowicie encyklopedyczność, weryfikowalność i zakaz własnej twórczości. Encyklopedyczność oznacza, że pisząc jakiś artykuł, musimy się zastanowić, czy temat tego artykułu jest encyklopedyczny, czyli czy tak naprawdę jest to na tyle znane, na tyle warte zjawisko, czy na tyle znana osoba, że w tej encyklopedii mogłaby się znaleźć. Mamy tematy, dla których są określone zasady encyklopedyczności. Bo trzeba tutaj jeszcze wspomnieć, że oprócz tych pięciu filarów mamy jeszcze inne zasady, które regulują funkcjonowanie Wikipedii i te działania ustalane są pomiędzy wikipedystami. To nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyśli i to jest, tylko każda taka zasada jest przedyskutowana, jest głosowana i dopiero wtedy może być uznana do stosowania. Przy encyklopedyczności, tak jak mówiłam, może być to obiekt czy osoba spełniająca zalecenia, zasady, które już zostały ustalone. Takie zasady zostały na przykład ustalone dla szkół. Szkoła jest encyklopedyczna, jeżeli istnieje minimum 20 lat i ma dwóch encyklopedycznych absolwentów.
albo szkoła jest encyklopedyczna, jeżeli ma 50 lat i przynajmniej jednego encyklopedycznego absolwenta, albo szkoła ma powyżej 150 lat. Jeżeli szkoła, o której chcemy pisać, spełnia te warunki, no to mamy pewność, że jest to szkoła encyklopedyczna. Może być również, jest takie pojęcie autoencyklopedyczności, czyli coś jak gdyby z definicji jest encyklopedyczne. Takim przykładem mogą być zabytki wpisane do rejestru zabytków. Jeżeli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, na pewno zasługuje na hasło Wikipedii i możemy spokojnie o nim pisać. Ale w pozostałych przypadkach musimy się tutaj kierować własną intuicją i własną wiedzą i własnym przekonaniem. Musimy się po prostu zastanowić, czy dany temat rzeczywiście jest na tyle wartościowy, że warto go opisać w Wikipedii. Drugim pojęciem jest tak zwana weryfikowalność. To łączy się z tym, że każda informacja podana w Wikipedii powinna być weryfikowalna. Odbywa się to poprzez dodawanie odpowiednich przypisów. Weryfikowalność jest ważna, ponieważ wszystkim nam zależy, aby te informacje, które podaje Wikipedia, były odpowiednio potwierdzone, żeby można było je sprawdzić. Czyli pierwszym celem, jak gdyby, dodawania przypisów jest potwierdzenie informacji, którą przekazujemy, pisząc artykuł. Szczególnie dotyczy to cytatów, jeżeli informacji kontrowersyjnych, informacji o wyjątkowości, tamte przepisy na pewno powinny się znaleźć. Taką niepisaną zasadą, ale taką, która nam określa mniej więcej minimum tych przepisów, to jest, że stosujemy przynajmniej jeden przypis na akapit. Ważne jest też, z jakich źródeł korzystamy. Wprowadzając przypisy, przede wszystkim stosujemy źródła opublikowane, czyli takie, które są dostępne. I to jest bardzo ważne w Wikipedii, ponieważ Wikipedia nie uznaje za źródło na przykład źródeł archiwalnych. Źródłem będzie każda publikacja, wydawnictwo, gazeta, jakaś książka, katalog, natomiast nie będą to na przykład jakieś materiały archiwalne, które są dostępne w określonym jednym czy dwóch archiwach. Źródła powinny być wiarygodne, czyli mając do wyboru publikację recenzowaną i na przykład, no nie wiem, stronę internetową założoną przez jakiegoś pasjonata, z pewnością wybierzemy to pierwsze. W miarę możliwości źródła powinny być aktualne, czyli mając do wyboru źródło starsze i nowsze, staramy się wybierać to nowsze. I źródłem, jeszcze jedna informacja, nie mogą być inne artykuły na Wikipedii, ani na polskiej Wikipedii, ani na obcojęzycznych Wikipediach. Tutaj raczej stosujemy te tak zwane niebieskie linki, czyli te odnośniki, które są w artykułach, a które prowadzą nas do innych artykułów zawierających dalsze informacje. Natomiast sama Wikipedia jako przypis nie powinna tutaj występować. Co się stanie, jeżeli nie podamy odpowiednich przypisów albo te wiadomości nie będą wiarygodne i nie będą zweryfikowane? Wtedy prawdopodobnie pojawią nam się takie szablony, jak tutaj widzimy. Taki szablon jest wstawiany, jeżeli ktoś z wikipedystów uzna, że dany artykuł nie posiada przypisów i nie jest tym samym wystarczająco wiarygodny. Może się pojawić również szablon taki przy jakiejś konkretnej informacji, kiedy ktoś uzna, że po prostu taki przypis jest akurat w tym miejscu potrzebny. Te szablony są o tyle tutaj jeszcze ważne, ponieważ one jak gdyby grupują te artykuły wymagające przypisów, co potem umożliwia osobom zajmującym się dodawaniem przypisów w miarę łatwe znalezienie, gdzie te przypisy są potrzebne. Trzecia rzecz, która wiąże się z tym pierwszym filarem, to jest zakaz twórczości własnej. Najlepiej odzwierciedla właśnie to, ten zakaz, takie zdanie, mianowicie, że Wikipedia nie tworzy wiedzy, tylko ją odzwierciedla. Ona opisuje to, co jest w innych źródłach. Wikipedia to nie jest miejsce, gdzie my analizujemy różne źródła i wpisujemy swoje przemyślenia.
Co tutaj jest? Aha, chciałam powiedzieć, że jest jeden taki mały wyjątek, mianowicie twórczość własna, własne zdjęcia oczywiście mogą tutaj Wikipedię ilustrować. Tak samo, jeżeli na przykład wyniki naszych badań zostaną gdzieś opublikowane w formie artykułu, to oczywiście taki artykuł opublikowany możemy już jako źródło podać. Natomiast my, wikipedyści, opisujemy to, co jest, w sposób taki troszeczkę odtwórczy, tylko i wyłącznie na podstawie źródeł i to takich źródeł, do których wszyscy mają dostęp, albo ten dostęp jest stosunkowo łatwy. Filar drugi. Wikipedia to neutralny punkt widzenia. Bardzo ważne jest, żeby w przypadkach jakichś kontrowersyjnych tematów nie przedstawiać Wikipedii jednego określonego punktu widzenia, tylko starać się naświetlić tą sprawę z kilku stron, tak aby czytelnik miał możliwość poznania właśnie różnych stanowisk i no, żeby nie był po prostu jak gdyby nakierunkowany już na jakieś określone stanowisko. Oczywiście nie zawsze to jest proste, ale no, musimy starać się do tego dążyć, żeby rzeczywiście te sprawy były w miarę tak neutralnie z boku opisane. Jeżeli, tutaj jeszcze takie jedno słowo, jeżeli wynika jakiś konflikt, bo to też się na Wikipedii zdarza, jeżeli jest jakiś temat sporny, to wtedy staramy się wyciszyć emocje, podjąć dyskusję i te sprawy kontrowersyjne rozwiązać właśnie w wyniku takich dyskusji. Tak, myślę, że to będzie drugi filar. Tu jeszcze kilka takich sformułowań właściwie, na czym polega taki bezstronny sposób pisania, bo to łączy się bezpośrednio z neutralnym punktem widzenia. Chodzi o to, żeby prezentować, tak jak już mówiłam, różne punkty widzenia. Bardzo często też spotyka się takie tendencje do polocentryzmu, prawda? Jeżeli opisujemy jakieś zjawisko, to bywa tak, że cały artykuł piszemy z punktu widzenia naszego, a być może chodzi o jakąś rzecz, którą powinniśmy opisać również z punktu widzenia innych państw. To też jest taki przykład, żeby po prostu ten bezstronny sposób pisania tutaj stosować. No ja miałam taki przykład z ochroną zabytków, gdzie właśnie opisywałam to, co się dzieje w Polsce. No i w końcu w wyniku jakiejś dyskusji to hasło zostało przeniesione na ochronę zabytków w Polsce, ponieważ nie prezentowało, jak to się odbywa w innych państwach. Bardzo ważny kolejny filar, mianowicie Wikipedia to wolny zbiór wiedzy. Filar trzeci. Pisząc cokolwiek na Wikipedii, nawet jedno zdanie, musimy mieć świadomość, że my udostępniamy swoją twórczość wszystkim na wolnych licencjach. Nikt nie może się uważać za jednego, jedynego i wszystko wiedzącego autora danego hasła, ponieważ Wikipedia działa tak, że każdy może to hasło zmienić. Oczywiście przestrzegając odpowiednich zasad, ale nie możemy, nie wiem, obrażać się, że ktoś zmieni jakieś sformułowania, których my użyjemy, że ktoś, nie wiem, przebuduje hasło, że ktoś coś doda. My nie jesteśmy wyłącznymi autorami hasła na Wikipedii. Naszą twórczość udostępniamy na wolnych licencjach, a to znaczy, że każdy ma prawo z tej twórczości korzystać i każdy może ją zmienić. Z tym filarem bardzo ściśle łączy się kwestia praw autorskich. W Wikipedii bardzo rygorystycznie przestrzegane są prawa autorskie i jeżeli ktokolwiek zauważy, że autor hasła przepisał tekst ze strony internetowej czy z jakiejś publikacji, nie mając na to zgody, bo oczywiście są takie możliwości, że autor tego tekstu wyrazi zgodę na udostępnienie na Wikipedii, to wtedy taki tekst jest automatycznie, znaczy nie automatycznie, przepraszam, ale bezdyskusyjnie usuwany. Tutaj już nawet nie odbywa się dyskusja, tylko
Jeżeli jest fragment przepisany, to taki tekst się usuwa. I jeszcze jedno słówko o tej licencji. Najczęściej stosowaną licencją, jeżeli chodzi właśnie o teksty, o artykuły, to są licencje Creative Commons z uznaniem autorstwa, czyli to znaczy, że wolno kopiować, rozprowadzać ten utwór objęty prawem autorskim i opracowane na jego podstawie utwory zależne, pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwiska autora pierwowzoru i na tych samych warunkach, czyli wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. Tu jeszcze może jedno słówko wyjaśnienia. Utwór zależny to będzie na przykład kolaż utworzony ze zdjęć, które są na Wikimedia Commons. Taki kolaż, ponieważ jest wykonany w oparciu o zdjęcia na wolnych licencjach, na określonej licencji, na tej samej licencji będzie musiał być udostępniany. Licencje, które nie są stosowane w Wikipedii, które nie spełniają jak gdyby zasad Wikipedii, to jest licencja bez utworów zależnych z taką właśnie adnotacją, czyli która nie pozwala tworzenia utworów zależnych i licencja, która pozwala tylko na użycie niekomercyjne. Te licencje nie są stosowane w Wikipedii, także o tych zapominamy. Czwarty filar, bardzo ważny. Wikipedia to przestrzeganie netykiety. Co to oznacza? Oznacza to, że cokolwiek robiąc na Wikipedii, czy dyskutując z innym wikipedystą, czy zwracając mu uwagę, czy no nie wiem, rozmawiając z nim chociażby online, należy zachowywać dobrą wolę drugiej strony. Należy zwracać się do niej kulturalnie, z szacunkiem, używając argumentów merytorycznych. To jest podstawa tutaj działania Wikipedii, argumenty merytoryczne. Spokojnie prowadzić dyskusję, nie używać żadnych wyzwisk, słów wulgarnych, cokolwiek. Po prostu wikipedyści powinni szanować się jeden drugiego i do tego też staram. Być może no, Wikipedia to jest zbiór bardzo wielu osób i oczywiście zdarzają się jakieś sytuacje konfliktowe, natomiast ogólnie wszyscy staramy się zachowywać odpowiednio w stosunku jeden do drugiego. I ostatni filar, który może tutaj troszkę zaskakiwać w porównaniu do tych wcześniejszych, mówi nam o tym, że Wikipedia to brak sztywnych reguł. Czyli tak naprawdę duch zasad jest ważniejszy od ich treści. Wszyscy mamy wspólny cel, którym jest stworzenie encyklopedii jak najlepszej, otwartej dla wszystkich. I do tego powinniśmy dążyć. I ta zasada też nam mówi o tym, że Wikipedia to jest pewien proces, że te zasady, nie mówimy tu oczywiście o pięciu filarach, ale wszystkie inne zasady, to one tak naprawdę nie są ustalone raz na zawsze. Może się w którymś etapie, na którymś etapie okazać, że coś trzeba zmienić, coś trzeba na nowo przedyskutować. I to wszystko oczywiście jest możliwe. Myślę, że najlepszym przykładem byłby tutaj znowu powrót do tej szkoły encyklopedycznej. Jak już mówiłam wcześniej, są pewne zasady, które określają, kiedy szkoła jest encyklopedyczna, ale na przykład może się zdarzyć, że szkoła istnieje, no nie wiem, 15 lat, ale wprowadza jakiś, no nie wiem, super ekstra program nauczania, jakiś wyjątkowo nowatorski, wyjątkowo ważny, no to wtedy ta szkoła jak najbardziej będzie encyklopedyczna i pomimo, że są określone zasady encyklopedyczności szkoły, to taki artykuł na pewno nikt tutaj nie będzie miał wątpliwości, że też encyklopedyczny jest. Co najważniejsze, każdy może edytować, każdy. Wystarczy mieć dostęp do internetu, nawet nie trzeba się logować, wystarczy pod adresu IP to zrobić. Każdy może zmienić treść Wikipedii, poprawić, dopisać źródło, poprawić przecinek, cokolwiek, każdy to może zrobić.
Także śmiało edytujcie, żadna edycja nie uszkadza trwale zawartości strony, jeżeli wy nie będziecie potrafili naprawić tego, co powiedzmy w cudzysłowie zepsujecie, na pewno znajdzie się osoba o większym doświadczeniu czy większych uprawnieniach, która będzie mogła to zrobić. Czy jest kontrola na Wikipedii? Jest i to na różnych tutaj poziomach. To też chciałam właśnie tutaj powiedzieć, żeby jeszcze raz podkreślić to, żeby się nie bać edytować. Po pierwsze, jeżeli ktoś jest nowym użytkownikiem, jeżeli zaczynacie dopiero swoją przygodę z Wikipedią, to wasze zmiany nie pojawią się od razu w tej tak zwanej przestrzeni głównej Wikipedii. Te zmiany będą musiały być zatwierdzone przez jakiegoś wikipedystę czy wikipedystkę z uprawnieniami redaktora. Czyli to jest taki jak gdyby sposób kontroli pierwszy. Drugi sposób jest grupa wikipedystów, którzy jak gdyby specjalizują się w patrolowaniu ostatnich zmian. Patrząc na listę ostatnich edycji, sprawdzają, czy nie ma tam tak zwanych wandalizmów, czyli umyślnego psucia treści Wikipedii, kasowania treści Wikipedii. I to jest właśnie jakby taki inny sposób kontroli. Wikipedyści kontrolują się nawzajem. Jak już wcześniej pokazałam ten szablon, że artykuł wymaga uźródłowienia, to jest właśnie przykład takiej kontroli. Jeżeli przeglądając Wikipedię natrafiam na jakiś artykuł, który narusza pewne zasady, mogę taki szablon wstawić. Będzie to już, mogę go poprawić oczywiście, jeżeli potrafię. Jeżeli nie potrafię, mogę wstawić taki szablon i tym sposobem zwrócę uwagę osób, które to potrafią, że tam jest coś do zrobienia. Tutaj też bardzo ważna jest jawność i historia edycji. Mianowicie, nie powiedziałam tego wcześniej, ale to jest bardzo ważne, że tak naprawdę cokolwiek napiszecie w Wikipedii, wstawicie jeden przecinek czy jedno słowo, to będzie już zapisane na zawsze w historii edycji. Przy każdym artykule u góry w prawym rogu jest właśnie taki odnośnik, taka zakładka historia edycji i tam jak klikniecie, zobaczycie kto, kiedy edytował ten artykuł. Zwykle tam jest jeszcze krótki taki opis, co było zrobione, na przykład, nie wiem, wstawiona ilustracja albo na przykład poprawa stylu. I wszystkie te edycje od momentu, jak ten artykuł zaczął być tworzony, tam są zapisane. Zawsze można sprawdzić, kto co edytował, zawsze można do wcześniejszej edycji wrócić, jeżeli jest taka potrzeba. No i mam jeszcze boty, czyli takie programy, które sobie krążą po Wikipedii i wychwytują niektóre błędy, na przykład artykuły bez kategorii. Jeżeli wstawimy taki artykuł, taki bot od razu to zauważy i wstawi nam na stronę dyskusji informację, że tam kategorie należy wstawić. No to zaczynamy. Mamy pół godziny tego mojego mówienia. To proponuję, żebyśmy teraz zaczęli tą naszą przygodę z Wikipedią. Zawsze dobrze jest na początek się zalogować. Ja wprawdzie mówiłam, że można edytować spod adresu IP, ale jeżeli zalogujemy się, to zawsze w ten sposób dajemy jakiś taki sygnał, że poważnie myślimy o tych edycjach, że chcemy coś tutaj zrobić na rzecz tego naszego wspólnego projektu i chcemy tu po prostu pracować, nie mówiąc o tym, że łatwiej potem będzie identyfikować taką osobę w naszej tutaj społeczności wikipedystycznej. Proponuję na początek po zalogowaniu się otworzyć brudnopis. Każdy wikipedysta obok nazwy użytkownika ma taką zakładkę brudnopis. To jest moja własna strona. Tam mogę sobie trenować, pisać, ćwiczyć różne funkcje. Mogę sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przestrzeni głównej. Oczywiście w Wikipedii wszystko jest jawne, więc nasze brudnopisy też są jawne i każdy może sobie do nich zaglądnąć, ale w dobrym tonie jest jednak nie wpisywać czegokolwiek do brudnopisu danej osoby. To jest miejsce, gdzie
dany użytkownik może sobie próbować i patrzeć, jak mu to hasło będzie wychodziło. Nie jest to trudne. Postaram się teraz pokazać, jak takie hasło można zacząć edytować. Momencik. Spróbujmy wejść tutaj. No teraz to mi tu... Przepraszam, na chwilkę tylko zamknę udostępnianie ekranu. Tak będzie mi łatwiej pewnie wejść na stronę Wikipedii. A teraz się nie chce nic udostępnić. Nie wiem czemu. O, jest, dobrze. Prezentacja tu chyba tu będzie, no tak, tylko mam jeden problem. Może mi ktoś powie, jak zamknąć jeszcze coś. Momencik, muszę jednak. Niestety ta belka z napisem Zoomami tutaj zasłania moje linki i nie potrafię w nie kliknąć. To spróbujemy teraz. No dobrze, to wejdę tak po prostu. Jestem zalogowana na Wikipedii. Tutaj u góry, tak jak mówiłam, mam swój brudnopis. Klikam w brudnopis. A, przepraszam, to nie ten. Ponieważ ja już mam kilka brudnopisów, więc muszę sobie znaleźć ten mój... Nie chcę mi się teraz otworzyć. Jest. O. To jest mój brudnopis. Taki brudnopis każdy z nas ma. I teraz tak. Hasło możemy edytować na dwa sposoby. Mamy tutaj edycję w tak zwanym edytorze wizualnym i mamy edycję w tak zwanym kodzie źródłowym. Zawsze sugerujemy wszystkim początkującym, żeby próbowali w edytorze wizualnym, bo jest to po prostu prostsze. Klikam sobie edytuj i tutaj teraz mogę już sobie wpisywać treści dokładnie tak jak w jakimkolwiek edytorze tekstu. Intuicyjnie to jest bardzo podobne do edytowania na przykład w Wordzie. Ponieważ mamy dzisiaj edyton dotyczący nieznanych kobiet Wikipedii, ja sobie przygotowałam tutaj takie informacje o kobiecie, która nie ma jeszcze swojego hasła w Wikipedii, czyli mam źródło, książkę i zaczynam pisać. Co jeszcze mogę poradzić, zanim zaczniemy pisać? Jeżeli przystępujemy do pisania jakiegoś artykułu, zobaczmy sobie na Wikipedii, jak wyglądają takie podobne artykuły do tego, co chcemy napisać. Jeżeli piszemy biogram, zerknijmy sobie na jakiś biogram. Tak jest najprościej. Popatrzeć i spróbować naśladować. Na stronie głównej mamy takie rubryki. Jest dobry artykuł, jest artykuł na medal, jest taka rubryka czy wiesz i tam są artykuły, które już przeszły jakąś weryfikację przez innych wikipedystów. Są to stosunkowo, znaczy no nie stosunkowo, tylko są to na pewno dobrze napisane artykuły i możemy spokojnie się na nich wzorować. No więc zaczynam pisać sobie biogram Helena Rozwadowska, ponieważ zobaczyłam sobie wcześniej, jak mniej więcej wygląda początek biogramu, to już wiem, że tu muszę napisać, że jest urodzona 24 lutego 1880 roku, czy bez roku, w Krakowie, zmarła 9 lutego
1968 w Katowicach. I jest to aktorka teatralna i operetkowa. O, jeszcze by się przydało. Jak popatrzymy na wszystkie hasła Wikipedii, to zobaczymy, że początek tego hasła to jest tak naprawdę taka krótka definicja, taki krótki opis, co to jest. To jest dosłownie zdanie, dwa, trzy zdania. I tak naprawdę tu powinna się jeszcze znaleźć jakaś taka informacja uzasadniająca encyklopedyczność. Czyli ja napiszę tutaj, mam nadzieję, że to jest jakieś uzasadnienie encyklopedyczności, że jest to jedna z najbardziej znanych aktorek śląskich. Na przykład. Przepraszam, muszę sobie tu ściągnąć ten akt teatralnych. Może napiszemy te. Teatralnych aktorek śląskich. I teraz tak. Co tu możemy z tym tekstem zrobić? Na pewno możemy wytłuścić ten imię i nazwisko. Wytłuszczamy, podobnie jak w Wordzie, mamy tutaj, jak rozwiniemy sobie to A podkreślone, mamy pogrubienie, kursywę, czyli tu sobie tylko klikam i mam tekst pogrubiony. Teraz, jeżeli ja piszę taką informację, że ona się, ta pani Helena, urodziła i zmarła, i że jest aktorką, to ja powinnam podać do tego źródło. I teraz, jak wstawiamy przypisy? Przypisy wstawiamy tak, że dajemy kursor w to miejsce, gdzie ten przypis powinien się znaleźć. Klikamy sobie przypis. I teraz pojawia nam się taka ramka, mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne, która nam daje kilka możliwości wstawienia tego przypisu. Przypis możemy wstawić automatycznie. Możemy tu wpisać adres strony albo ISBN, nacisnąć generuj i ten przypis powinien nam się wygenerować. Niestety ja w swojej książce, to jest książka z lat 70., nie mam numeru ISBN-u. I muszę wprowadzić przypis ręcznie. Klikam zatem ręcznie, podaj źródło i tutaj pojawiają nam się takie miejsca do wypełnienia. Wypełniając te miejsca, tworzę przypis. Nie wpiszę autora publikacji, ponieważ ja to mam wielu autorów, więc nie będę teraz analizowała dokładnie, kto napisał hasło pani Helenie Rozwadowskiej, tylko szybciutko pokażę, jak to mniej więcej się robi. Czyli wpisuję tytuł źródła. Śląski słownik biograficzny. Data 1977 i teraz mam taką możliwość dodania więcej informacji. I teraz w zależności, co ja tu jeszcze chcę dodać, klikając te kolejne pola, mogę sobie wybrać informację, którą chcę dodać. Chcę na przykład dodać redaktora, którym jest Jan Kantyka i na przykład chcę sobie dodać wydawnictwo Śląski Instytut Naukowy i na przykład chcę sobie dodać stronę, gdzie informacja o pani Helenie się znajduje. To jest strona 224. Klikam wstaw. Pokazuje nam się źródło. Pokazuje nam się przypis, przepraszam, w tej formie, w jakiej on się pojawi w artykule. Klikam edytuj. A, przepraszam bardzo. I ten przypis już mamy jak gdyby wygenerowany.
Co zrobić, żeby przypis nam się pokazał? Musimy sobie zrobić sekcję przypisy. Robimy to w ten sposób, że wpisujemy tytuł sekcji, klikamy akapit, podstawowy nagłówek rozdziału, ustawiamy kursor tam, gdzie te przypisy nam się będą pojawiać i dajemy wstaw i tu na końcu mamy listę przypisów. Lista przypisów, proszę. I mamy w tym momencie przypis gotowy. Dalej w moim artykule napisałam, że jest to jedna z najbardziej znanych teatralnych aktorek śląskich. Jest to już jakaś ocena. To jest ta właśnie informacja, która koniecznie musi mieć przypis. Jeżeli mówimy, że coś jedyne, jest jedyne w swoim rodzaju, jest najbardziej znane, jest największe na świecie, jest jedynym tego typu obiektem na świecie, czy jedynym tego typu obiektem w Europie. Takie informacje koniecznie muszą mieć przypis. Tą informację, że jest to jedna z najbardziej znanych teatralnych aktorek śląskich, ja sobie znalazłam na stronie internetowej, która też mi się tu niestety schowała pod tą belką i teraz nie wiem za bardzo, jak sobie w nią wejść. Może sobie wejdziemy. Chyba będę musiała znowu zamknąć. Nie mam pomysłu, jak zamykać tą belkę u góry, żeby sobie że tak powiem, znaleźć te moje zakładki, więc przepraszam, sobie stopnę na chwilkę. I teraz jeszcze raz wrócimy sobie do tego udostępnienia. O! Na Encyklopedii Teatru Polskiego znalazłam artykuł o Helenie Rozwadowskiej. Tu gdzieś w treści jest napisane, że to jest jedna z najbardziej znanych aktorek śląskich. O, była jedną z najbardziej znanych aktorek na Śląsku. Jedyną, która na scenie występowała tak długo, 40 lat. I teraz tak, ja sobie mogę skopiować ten adres strony, wrócić do tego mojego artykułu, który znowu mi się niestety tu gdzieś schował. Nie wiem za bardzo, jak to zrobić, żeby sobie to całkiem mi się schował. O, tu mam. Już sobie znalazłam. O, i teraz tak, znowu wstawiam kursor tu, gdzie chcę dać przypis, klikam przypis, automatycznie. I proszę zobaczyć, wklejam sobie ten adres strony internetowej, naciskam generuj, chwilkę czekam. O, przepraszam, nie wstawiłam. No, stresują mnie. Szkolenia online troszeczkę. Wstaw. I już. I pojawił nam się już ten przypis do strony internetowej. Jeżeli bym chciała tutaj dodać drugi przypis, którego już użyłam wcześniej, bo na przykład w tym śląskim słowniku biograficznym też jest zawarta ta informacja, klikam przypis i mam jeszcze taką możliwość użyj istniejącego. I wtedy z tych przypisów, które mam, wybieram sobie odpowiedni przypis, klikam. I ten przypis też nam się tutaj pojawia. No teraz to nie wyszło za ładnie, bo kolejność numeracji jest nie taka, ale powiedzmy sobie, że dla naszych celów to już nie będę się tutaj teraz z tym bawiła. I teraz tak, w zależności kto to był, tworzymy sobie dalsze sekcje, czyli te takie jak gdyby podrozdziały. Zwykle w biogramach będzie to na przykład życiorys, potem jakaś działalność naukowa czy artystyczna, może być osobna sekcja na oznaczenia, może być osobna sekcja na upamiętnienia. Czyli pisząc dalej artykuł, tworzę sobie sekcję dokładnie tak samo, jak zrobiłam tą sekcję przypisy. Czyli piszę życiorys, czy jak sobie to chcę tam nazwać. Robię z tego podstawowy nagłówek rozdziału,
No i tu sobie już piszę, że Helena i tak dalej, i tu sobie już tą treść wpisuję. Jeżeli osoba ma bardzo bogaty życiorys i my mamy oczywiście źródła do tego, możemy sobie zrobić jeszcze takie podrozdziały jak gdyby. Czyli na przykład piszemy, no nie wiem, lata szkolne na przykład, prawda? Lata szkolne i tak samo zaznaczamy, ale dajemy nagłówek podrozdziału pierwszego stopnia i wtedy możemy sobie jak gdyby zrobić takie podpunkty w naszej sekcji. Tak piszemy całą treść rozdziału. Na dole pojawiają nam się tak zwane sekcje końcowe. Będzie to właśnie, będą to przypisy, ale mogą to też być jakieś uwagi, jeżeli będziemy mieli. Mogą to być, może to być bibliografia, którą dajemy po przypisach. Przy czym przy bibliografii jest zasada, że wpisujemy tu tylko te pozycje, których użyliśmy do stworzenia hasła. Jeżeli dana osoba ma bogatą bibliografię, a nie mamy do niej dostępu, nie korzystaliśmy z niej, to na Wikipedii tutaj tego nie wpisujemy. Wpisujemy tu też na końcu linki zewnętrzne. Czyli jeżeli uznamy, że na przykład powinniśmy zrobić jakieś odniesienie do stron, do jakichś internetowych zewnętrznych, to te linki zewnętrzne nam się tutaj pojawią. I teraz tak, możemy tu jeszcze zrobić tak zwaną wikizację, czyli te linki niebieskie. Linki niebieskie, jak już mówiłam, prowadzą nas do innych haseł na Wikipedii i linkujemy słowa takie kluczowe, takie, które byśmy, no nie wiem, takim hashtagiem oznaczyli, prawda, które nam się wydaje, że powinny coś dopowiadać w danym zdaniu. Mając to pierwsze moje zdanie, mogę sobie na przykład podlinkować Kraków, bo ktoś może o tym chce się dowiedzieć więcej, co to jest za miasto, gdzie ona się urodziła. Jak to robimy? Zaznaczamy słowo, klikamy ten łańcuszek tutaj. Tutaj musimy mieć to w formie mianownika, czyli wpisuję sobie Kraków. Od razu mam tutaj podpowiedzi, z których mogę skorzystać. Ja chcę podlinkować do Kraków, miasto w województwie małopolskim. Klikam i już ten tak zwany link niebieski jest zrobiony. Co tu jeszcze ważnego można powiedzieć? A, właśnie ważna rzecz, żeby nam nie zniknęła nasza praca, musimy oczywiście zmiany opublikować. Klikamy opublikuj zmiany. Pojawia nam się taka tabelka, gdzie w zasadzie, gdzie powinniśmy napisać taki krótki opis tego, co żeśmy zrobili. Mamy tu też podpowiedzi, że może to być poprawa błędu ortograficznego, może to być dodanie przypisu, na przykład dodanie ilustracji. Oczywiście możemy sobie z tego skorzystać, możemy wpisać własny tekst. Jeżeli to jest brudnopis, nie musimy tego tekstu wpisywać, ale dla przykładu ja sobie tutaj na przykład napiszę, że to jest praca nad artykułem. No bo zaczęłam pisać jakiś artykuł i piszę sobie zapisz. I teraz to już mamy zapisane. Żeby dalej pracować na artykule, oczywiście po raz drugi klikamy edytuj. Co tu jeszcze ważnego można powiedzieć? Bardzo ważne jest, żeby w brudnopisie nie wpisywać kategorii. Każde hasło na Wikipedii, jak sobie zobaczymy, jakiekolwiek hasło, tu na przykład losuj artykuł, na dole ma kategorię. Te kategorie szufladkują nam tak jak gdyby te hasła, pomagają ewentualnie trafić na hasła podobne. To jest tak jak właśnie z jakimiś, nie wiem, tymi słowami kluczowymi w katalogach bibliotecznych, prawda, że mamy taką nawigację
pomiędzy hasłami. Te kategorie staramy się wybierać, staramy się raczej nie tworzyć nowych kategorii. Staramy się wybierać wśród tych, które są. Robimy to już po zapisaniu hasła w przestrzeni głównej, ponieważ jakbyśmy to zrobili w brudnopisie, to wtedy te kategorie sprawiłyby, że na stronach grupujących hasła według kategorii to hasło z brudnopisu by nam się pojawiło, a my tego nie chcemy. My na razie sobie nad tym hasłem pracujemy i chcemy, żeby to hasło pojawiło się nam w Wikipedii dopiero jak już będzie pięknie dopracowane. Jak się wstawia kategorie? Klikamy tutaj w te takie kreseczki po prawej stronie i tu mamy kategorie. Do biogramów zawsze taką klasyczną kategorią na pewno jest urodzony w roku, czy urodzeni w roku i zmarli w roku. Czyli ja przy Helenie Rozwadowskiej na pewno będę mogła tu wpisać kategorię urodzeni w 1888. Prawda? I już jedną kategorię mam. W zależności jaka to jest osoba, możemy sobie popatrzeć na podobne osoby w Wikipedii, które już mają artykuły, żeby zobaczyć jakie mają kategorie. Więc mogą to być, nie wiem czy jest taka kategoria, rzucam teraz zupełnie z głowy, na przykład polskie aktorki teatralne. Polskie aktorki, o mamy, polskie aktorki teatralne. Jest. Na pewno może być to polska aktorka teatralna. Jeżeli ta osoba posiada jakieś odznaczenie, możemy wpisać kategorię odznaczeni na przykład tam jakimś medalem, prawda? Też mamy takie kategorie. Jeżeli ta osoba jest absolwentem jakiejś uczelni, mamy też kategorie grupujące absolwentów uczelni, czyli możemy na przykład absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Mamy taką kategorię. Znaczy ta pani nie jest akurat, a nie mamy. No właśnie, jeżeli nie mamy, to nam się pojawi na czerwono i musielibyśmy sobie poszukać, jak ta kategoria się tak naprawdę nazywa. Może ona się nazywa zupełnie inaczej. Prawda? Ale obejmuje absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. I teraz tak, jak sobie klikniemy zastosuj, to te kategorie nam tutaj skoczą w artykuł. Ja tego nie będę klikała, ponieważ jak mówiłam, w brudnopisach zależy nam na tym, żeby te kategorie się nie pojawiły. To jest kolejna rzecz. Teraz tak, jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na inne artykuły, zobaczymy, że tu z prawej strony mamy tak zwane infoboxy. Czyli takie tabelki, które nam grupują jak gdyby takie najważniejsze informacje o obiekcie, osobie, o której jest hasło. Te infoboxy wstawiamy, nie znam metody wstawienia infoboxów w kodzie źródłowym, w edytorze wizualnym, nie wiem czy jest, ja to zawsze robię w kodzie źródłowym. Najprościej, jeżeli jest się początkującym wikipedystą, zrobić to tak, że się wejdzie w artykuł, w moim przypadku jakiejś innej aktorki, skopiuje się ten infobox, a następnie wypełni się go tak, żeby te informacje odnosiły się do pani Heleny Rozwadowskiej. Czyli ja mogę sobie na przykład znaleźć tutaj, no nie wiem, jakaś aktorka jakakolwiek. Oczywiście nie mogę za. No mam akurat tancerkę. No ale powiedzmy. Jeżeli ja sobie wejdę w kod źródłowy, artysta muzyczny, nie bardzo. Jak na złość nie mogę oczywiście wymyślić żadnej aktorki, to się nazywa stres.
Helena Modrzejowska. Dzięki. Jak na złość, taka pustka w głowie. A, Modrzejewska, oczywiście. O, i teraz tak, jeżeli klikniemy sobie edytuj kod źródłowy, na samym początku artykułu mamy infobox. Ja sobie go skopiuję do mojego brudnopisu. Infobox, każdy szablon w kodzie źródłowym zaczyna się dwoma klamrami i kończy się dwoma klamrami. Czyli kopiuję wszystko to, co jest od początkujących tych nawiasów klamrowych do końcowych, tak jak jest. Normalnie kopiuj, wklej. A sobie muszę teraz ten mój brudnopis znaleźć. Gdzie on to był? O. Edytuję sobie kod źródłowy. Artykuł pojawia mi się w takiej formie, jak widzimy. I na samym początku wklejam sobie tutaj ten infobox. Muszę oczywiście zmienić wszystkie dane. Czyli piszę, że jest to Helena Rozwadowska. No niestety nie wiem, czy na Wikipedii jest zdjęcie. Prawdziwe, nawet miała prawdziwą. Helena Bielenin. Helena Bielenin. Urodzona. Te kwadratowe nawiasy, które nam się tu pojawiają, to są niebieskie linki w kodzie źródłowym, więc możemy sobie te niebieskie linki zostawić, bo daty mogą być podlinkowane. O, Kraków tu nam się zgadza. Data śmierci, zmieniamy sobie na datę śmierci pani Rozwadowskiej, czyli 9 lutego 1968, miejsce śmierci. No ja już tutaj nie będę więcej wypełniała, bo już chciałam pokazać, jak to wygląda. Ten ołóweczek, który tutaj mamy, pozwala nam się przełączyć z kodu źródłowego na edytor wizualny i odwrotnie, czyli przełączam się z powrotem na edytor wizualny. No i proszę zobaczyć, mamy tutaj wstawiony infobox. I teraz tak, jeżeli jesteśmy w tej opcji edytuj i klikniemy sobie ten infobox, to pojawia nam się tu taka możliwość edytowania tego infoboxu. I podobnie jak przy tym ręcznym wpisywaniu źródła, tak samo tutaj mogę sobie wpisywać te wszystkie inne dane, które ten infobox jak gdyby mi tutaj podpowiada. Ponieważ to jest szablon, więc nie dopisujemy nowych informacji. Jeżeli nie wypełniamy czegoś, to nie usuwamy. I tak będą nam się wyświetlały tylko te właśnie wypełnione jak gdyby punkty, czyli w takiej formie, jak to tutaj jest. No i jeszcze chyba kwestia może ostatnia, tak na szybko, wstawianie fotografii. Mamy tutaj wstaw, grafika i multimedia. I teraz tak, dobrze jest, jak sobie wcześniej na Wikimedia Commons poszukamy grafiki, która nam jakoś by tutaj odpowiadała. Wtedy jest łatwiej. Możemy tutaj sobie wpisać jakieś słowo, które pomoże nam znaleźć tą grafikę. Podejrzewam, że Heleny Rozwadowskiej tam nie będzie. Rozwadowska. I pewnie nie znaleziono wyników. No dobra, no ale powiedzmy, że to hasło jednak dotyczy Heleny Modrze
Łodrzejewski, Łodrzejewska. Zobaczymy, co nam się pojawi. Najprościej jest, jak już znamy adres, bo to w ogóle jest tak, że jeżeli chodzi o ilustracje przy artykułach Wikipedii, to one są ściągane właśnie z Wikimedia Commons. Wikimedia Commons to jest taki projekt siostrzany, który gromadzi wszystkie pliki multimedialne, zdjęcia, filmy, pliki audio. I to jest jak gdyby taki magazyn tych zdjęć i innych plików multimedialnych dla wszystkich wersji językowych Wikipedii, oczywiście dla polskiej Wikipedii też. I po prostu, żeby coś wstawić do Wikipedii, do artykułu, to musi być najpierw umieszczone w Wikimedia Commons. Powiedzmy, że to zdjęcie mi się podoba i ja chcę sobie je wstawić, więc klikam, żeby je wstawić. Użyj tej ilustracji. Mogę sobie tutaj zrobić podpis, jaki chcę. I wstaw, i to zdjęcie nam się pojawia. Jeżeli byśmy chcieli, żeby to zdjęcie nam się pojawiło w infoboxie, to musimy sobie znaleźć. Może mi się tak. A, nie otworzy mi się teraz, momencik. Ja sobie tylko opublikuję te zmiany. Okej. Adres tego, nazwę właściwie tego pliku, czyli to, co nam się pojawia tutaj. Wklejamy sobie do infoboxu. Czy w kodzie źródłowym możemy to zrobić? Możemy to zrobić też poprzez tą opcję grafiku, edytuj. Wklejamy sobie tytuł tego zdjęcia. Możemy od razu napisać, że to jest pani Helena. No nie jest, ale powiedzmy, że jest. Zapisz zmiany albo zobacz. O, i zdjęcie nam się pojawia w infoboxie. Myślę, że to jest chyba wszystko z takich podstaw, co należałoby wiedzieć, jeżeli się chce napisać artykuł. Ta wiedza już naprawdę wystarcza, żeby napisać bardzo ładny artykuł zilustrowany z infoboxem, z sekcjami, z kategoriami. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli Państwo będą mieli jakieś problemy, to na swojej stronie domowej, którą żeście pewnie dostali, jak logowaliście się na Wikipedię, macie tutaj możliwość zadania pytania swojemu wiki przewodnikowi. Jeżeli są jakieś problemy, ta osoba, która tutaj jest, bardzo chętnie na pytania Państwa odpowie. Zachęcam również do nawigacji po tym pasku bocznym. Tu jest naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji i można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć i wiele problemów rozwiązać, klikając na przykład w pomoc. Znajdziemy sobie właśnie podstawy tworzenia i edytowania artykułów, czyli to wszystko, co ja tak króciutko Państwu dzisiaj opowiedziałam. Co to jest artykuł encyklopedyczny, jak wstawić przypisy, jak zrobić bibliografię, co to są kategorie, jak używać szablonów, jak używać infoboxów. Wszystko to można sobie tutaj poszukać i poczytać. Także zachęcam też do tego, żeby sobie właśnie klikać w te linki tutaj z boku. Zachęcam do tego, żeby próbować w swoim brudnopisie. A jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy. Jeżeli mamy nasze hasło już ładnie w brudnopisie napisane i wydaje nam się, że ono już spełnia wszelkie warunki hasła, także może być już opublikowane w przestrzeni głównej, wtedy klikamy sobie w taką gwiazdkę, przepraszam, klikamy sobie tutaj w to więcej
I tu mamy taką opcję przenieść tę stronę. I ta strona przenosi nam to hasło, które żeśmy napisali. Tu wtedy wpisujemy artykuł. Tu wtedy wpisujemy tytuł tego hasła, czyli Helena Rozwadowska. I przenieść stronę i to hasło pojawi nam się już na Wikipedii. Jeżeli ta funkcja będzie nieaktywna, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy wszystkie osoby logujące się na Wikipedię mają od razu tą funkcję aktywną, zawsze można poprosić kogoś z większym stażem na Wikipedii, u którego ta funkcja działa, żeby to hasło przeniósł. No i to by chyba było na tyle. Zachęcam do edycji, do prób. My jesteśmy tutaj po to teraz, żeby ewentualnie odpowiadać jeszcze na pytania, pomóc przy edytowaniu haseł. Jeżeli będą jakieś problemy, proszę śmiało pytać. No i myślę, że to chyba byłoby wszystko tego. No, trochę długi ten wstęp wyszedł, ale mam nadzieję, że było tu wiele cennych informacji, które wykorzystają Państwo przy swojej pracy w Wikipedii. Dziękuję bardzo.